Człowiek zraniony, to źle patrzy na rzeczywistość albo inaczej. Źle ją ocenia, jeśli w sposób zamazany, w sposób jakiś taki fałszywy. To, moi drodzy, czynią zranienia. Ranią naszą psychikę, naszą, nasze serce, niszczą nasze poczucie godności, sprawiają, że człowiek staje się po prostu w pewien sposób niedojrzały. Jeśli nie zainteresujemy się tym tematem, to będziemy szli przez życie i będziemy ranili drugiego człowieka. Bo zasada jest taka, że człowiek zraniony rani innych. Który robi coś złego, on sam musiał doświadczyć jakichś traumatycznych rzeczywistości w swoim życiu. Potrzebuje uzdrowienia, które może dać mu Jezus. Ale najpierw, żeby Pan Jezus mógł nas uzdrowić, to my musimy odkryć te zranienia, które w sobie nosimy.